Ogrodzie Ekokreatywnej. Dzisiaj zapraszam Was na haul lumpeksowy. Dawno już nie było haula na moim kanale. Jakiś czas nie robiłam zakupów, bo troszkę szwankowało mi zdrowie. W związku z tym nie chodziłam po prostu. Robiłam jakieś tam zakupy drobne internetowe, ale to jeszcze nie dziś Wam to pokażę. A pokażę Wam dzisiaj rzeczy, które są troszkę pozbierane. Trochę z tego tygodnia, już troszkę w międzyczasie, kiedy nie pokazywałam żadnych hauli, kupowałam rzeczy albo po prostu miałam je gdzieś do prania odłożone czy do prasowania. Także zapraszam serdecznie. Kochani, przede wszystkim na samym początku proszę Was bardzo serdecznie o polubienia, o subskrybowanie kanału i naciśnijcie sobie dzwoneczek, żeby dostawać powiadomienia o nowych filmach. Dla mnie to bardzo ważne, dla Was niewielki wysiłek, więc bardzo proszę, to jest naprawdę istotne, żeby kanał się rozwijał. Dziękuję serdecznie. No i przechodzimy do ciuszków. Sweterek, pierwsza rzecz, którą chcę Wam pokazać, już widzieliście w moich stylówkach, ale nie mówiłam tak o nim konkretnie, po prostu pokazywałam go w stylówkach, bo po prostu nie było też kiedy tak naprawdę go opisać tak szczegółowo w holu. To jest świetny sweter ze 100% wełny. Takiej bardzo, bardzo delikatniutkiej, naprawdę najwyższej jakości. Taki oversize. W zasadzie nie wiem, czy to nie jest sweter męski, ale on jest tak superowy, ma przecudowny kolor. No i jest taki bardzo, bardzo miękki, naprawdę. To tutaj w ogóle nic nie gryzie. Ja bardzo nie lubię, bo mam suchą skórę, takich rzeczy, które gryzą i w zasadzie nigdy ich nie noszę. Więc u mnie, jak chodzi o wełnę, to wchodzi w grę tylko taka bardzo delikatna, mięciusieńka wełna, która nie gryzie. No i to jest, moi drodzy, już Wam mówię, Sisley, także superowa firma, naprawdę, to jest ta siostrzana firma Benettonu, więc wiecie, jakie tam mają ceny. XL w ogóle. Możliwe, że to jest damski, ale właśnie duży, a ja chciałam taki sweter oversize'owy, żeby go nosić w charakterze takiej właśnie jakby narzutki, jak jest chłodno, no i to wygląda rewelacyjnie. Bardzo długie ma rękawy, więc tutaj podwinięte rękawy, ale i tak bardzo często je po prostu podwijam. Tak, na samej ręce już, ale tutaj akurat podwinęłam sobie, żeby było widać. Taki kardigan zapinany na czarne guziczki, 100% wełna, virgin wool, także to jest naprawdę superowa jakość. No i naprawdę pięknie wygląda ten sweter do wielu rzeczy, przebitki z moich już wcześniejszych vlogów. Jeśli chcecie zobaczyć stylówki z tym swetrem, no to po prostu sobie wejdźcie w tamtego vloga. Prawdopodobnie to jest we vlogu o lekkich bodkach. Stylizację z lekkimi bodkami. 15 zł mnie kosztował ten sweterek, co jak na tą firmę, na tą jakość, to jest praktycznie jak za darmo. Także tadam! Jestem bardzo, bardzo z niego zadowolona. Moi drodzy, no to idziemy dalej i na początek teraz pokażę Wam te właśnie wszystkie bibeloty. Zaraz po tym sweterku, bo ten sweterek był kupiony jakby najdawniej. To jest już rzecz, którą mogliście u mnie widzieć. No i teraz dosyć sporo dodatków kupiłam. Za naprawdę śmieszne ceny. Kupiłam przede wszystkim, chcę Wam pokazać, takie superowe saszetki. No i do czego takie saszetki? Saszetki kosztowały mnie po 3 zł za sztukę. Są prześliczne. Zobaczcie, tutaj pokażę Wam oprócz tego jeszcze zdjęcia z takimi przebitkami tych saszetek. One są jakby w formie takich małych arrasów. No i ja to kupiłam ze względu na okulary słoneczne, bo ja bardzo nie lubię tych sztywnych opakowań, potem nie mam ich gdzie schować, jeśli mam mniejszą torebkę szczególnie i te okulary mi się walają po prostu, więc taka miękka, taka miękka saszetka, ładna w dodatku, która mi się bardzo podoba z wyglądu, to jest super właśnie rzecz na okulary słoneczne. I tu nawet jest taka saszetka ze sznurkiem, co jest jeszcze fajniejsze, bo oprócz okularów mogę sobie do niej wsadzić nawet telefon, bo chyba wydaje mi się, że telefon i okulary też by mi się zmieściły tak na styk, albo telefon i na przykład kartę czy jakąś gotówkę i mogę już iść na zakupy do lumpeksu. No to jest naprawdę prześliczne. No jestem mega zadowolona, bo takie rzeczy są, czasem to są takie rzeczy, które możecie kupić na przykład w targowiskach miejscowych, gdzieś w Indiach, czy w krajach arabskich, albo w muzealnych sklepach, gdzie właśnie na przykład są arrasy w danym muzeum. Mi się to strasznie podoba. Na lato przesuperowa rzecz, idę sobie po prostu z tym na zakupy, nie muszę już mieć jakiejś torby, siatki, która mi przeszkadza. Także jestem bardzo zadowolona z tych słodkich mikrododatków.
Kolejna rzecz to rajstopy i oczywiście rajstopy były bardzo tanie, tu mam cenę 5 zł i one chyba nawet kosztowały trochę mniej. Wydaje mi się, że zapłaciłam po 4 zł za sztukę za te rajstopy i to jest rozmiar około 40, bo ja mam długie dosyć nogi, no i muszę troszkę większe te rozmiary kupować, żeby po prostu nie wisiały, mówiąc brzydko, w kroku te rajstopy, bo nie ma nic gorszego niż takie rajstopy, które nas ciągną, są za krótkie i się po prostu obsuwają. Tragedia. To jest koszmar z przedszkola jeszcze. Nie wiem, czy ktoś z Was pamięta coś takiego. Ja do przedszkola chodziłam za komuny, więc te rajstopy jakieś takie sztuczne, nylonowe, to było dramat, bo one zawsze zjeżdżały i to było straszne po prostu. Boch. Kochani, jedne rajstopy są firmy LBO. To jest naprawdę super. Super. To jest naprawdę świetne. I one są z takim pięknym nadrukiem. To są takie około 40 grubość. Prześliczny kolor, szaro-niebieski. I mogliście je widzieć w stylówce. Może tutaj pokażę migawkę, jak mi się uda. Z takim aksamitnym płaszczykiem i z sukienką. Właśnie dokładnie, która ma w sobie ten niebieski kolor. Bardzo fajna, taka delikatna faktura jest na tych rajstopach. Może uda się Wam ją zobaczyć, nie wiem. Jeśli się uda, to super. No i naprawdę warto było, bo rajstopy tej jakości kosztują kilkadziesiąt złotych, a naprawdę one są prześliczne, bardzo mi się podoba ten kolor. No i zawsze szukam takich właśnie nowych, zapakowanych jeszcze rajstop, bo one były zapakowane jeszcze we wszystkie te tektury, zaklejone, więc to są po prostu nowe rajstopy za bezcen. No i naprawdę to są takie zdobycze, które, to się tak wydaje, że rajstopy jakaś taka drobna rzecz, ale to są rzeczy bardzo przydatne. Ja uwielbiam rajstopy w ogóle. Może zrobię nawet dla Was program stylówki z fajnymi rajstopami, bo ja lubię dosyć takie krótsze spódnice i bardzo lubię ciekawe rajstopy, które ozdabiają nas i superowo pasują do stylizacji. Drugie rajstopy są niemieckie, Roberto Vincenti. Znaczy, wygląda jak włoskie, ale nazwa, ale są niemieckie. I to są prześliczne, czarne rajstopy w takie kropeczki. Delikatne kropeczki, pokażę Wam. To jeszcze są nierozpakowane, bo ja dopiero je kupiłam. Czarne, transparentne, z kropeczkami. No i teraz w ogóle też kropeczki są przecież bardzo modne. A zresztą ja zawsze lubiłam kropeczki, tak szczerze. I na pewno widzieliście u mnie już we vlogach stroje z kropeczkami, właśnie drobnymi. No więc te rajstopy się naprawdę superowo przydadzą, szczególnie do takich wieczorowych stylizacji, bo ja takie cienkie, czarne rajstopy raczej noszę na wieczór. Ja nie przepadam za czarnymi rajstopami na dzień, chyba że stylizacja akurat takich rajstop wymaga. No jeżeli chcecie program o rajstopach i w ogóle jakie rajstopy do czego, na jaką okazję, to napiszcie koniecznie w komentarzach, czy chcielibyście taki filmik właśnie o stylizacjach z rajstopami i o poradach dotyczących noszenia rajstop i w ogóle rajstop ogólnie. Kochani, jeszcze jedna rzecz, właściwie trzy rzeczy. Mydełka. Udało mi się kupić nowiutkie mydełka, jeszcze zapakowane w lumpeksie. I jedno nawet pokażę Wam tu, bo jest w folii w ogóle. Super, to są świetnej jakości angielskie mydła. I takie mydła kosztują po kilkanaście złotych. Jak pójdziecie do TK Maxu na przykład, no to możecie zobaczyć właśnie, że takie mydła są całkiem drogie. No i to mydło największe kosztowało mnie 3 zł aż, ale to i tak jest bardzo tanie, bo to jest cena zwykłego takiego mydła, dajmy na to Palmolive, które tak między nami nic nie jest warte. No oczywiście myję, no ale to są mydła, które nie mają jakichś ani ciekawych, ani naturalnych składników w sobie i najczęściej te najgorsze oleje. No i to już jest pachnące, przepięknie pachnące mydło, takie kwiatowe, pachnie różami i tu jeszcze jakimś drugą rośliną, ale jeszcze nie doczytałam. Ale przepiękne naprawdę mydełko zapakowane. Wszystkie te mydełka kosztowały mnie 5 zł, bo już te dwa są po złotówce. No i to są też właśnie angielskie, takie aromatyczne mydła. Przepiękne w ogóle. Och, bardzo ładnie pachną. I wiecie co, mydło jak troszkę poleży dłużej, to jest lepsze. Ja wolę takie starsze mydła kupić niż takie prosto z perfumerii, bo nowe mydło będzie się szybko rozpuszczać i może nam się zrobić taka bryja z tego mydła, jak je często używamy. A ja uwielbiam mydła w kostce. W ogóle dla mnie nie ma porównania mydło w kostce, a mydło w płynie. Ja używam w zasadzie tylko mydeł w kostce, nawet do mycia ciała. Tylko dobrych oczywiście mydeł. I tutaj mamy, o, znowu prześliczne mydło. Bronley & Co. Made in England. No i
znowu pięknie pachnie, jest w takim prześlicznym opakowaniu, takim pudełeczku prezentowym wręcz. Złotówka. Także warto czasem szukać takich bibelotów. Ja jestem freakiem takich naturalnych, pięknie pachnących kosmetyków. Moi drodzy, idziemy dalej. No i teraz buty. Pierwsze buty, które Wam pokażę, są trochę śmieszne. To są takie buty, ja je nazywam w stylu elfów, bo zobaczcie, one mają takie, takie jakby tutaj przeszycia i takie czubki jeszcze troszkę wywinięte nawet do góry. Nie wiem, czy to na pewno to zobaczycie. I te buty, one niestety są tutaj do podbicia fleczków u szewcy, ale tak to są w super stanie. I one mają taki jakby szaro-zielonkawy lekko kolor. To są takie sztywlety i mają rewelacyjne obcasy. To jest moja ulubiona wysokość obcasa. Nie lubię takich bardzo, bardzo płaskich, no chyba, że baleriny takie letnie całkiem. Ale właśnie takie obcasy 4-5 cm to jest ideał dla mnie. I noga wygląda w nich świetnie. I po prostu też są wygodne do chodzenia. I to są takie właśnie klockowe, typowo sztybletowe obcasy. No i w ogóle piękne buty. Zobaczcie, tu mają takie przeszycia niteczkami. One już są, widać, że noszone. Natomiast oczywiście zdezynfekowane Mediseptem, tym moim sprayem do dezynfekcji, który usuwa wszystkie tamte wirusy, bakterie, grzyby i inne rzeczy. No i zapłaciłam za te butki 10 zł. Pani mi bardzo fajną cenę zrobiła ze względu właśnie na te fleczki, które muszą iść do wymiany. Skóra oczywiście w środku i one są nieocieplane, to są takie trochę jakby kowbojkowe buty. I zobaczcie tutaj do stylóweczki i od razu pokażę Wam te buty w stylówce z takimi moimi bardzo luzackimi ubraniami na wiosnę. Uwielbiam je. To jest taka bluza, leginsy takie ala zamszowe. Do tego taka bluza, którą sobie kiedyś zrobiłam ze starej bluzy z H&M-u i naszyłam na nią takie piękne aplikacje wycięte z sukienki starej w stylu chińskim. No i to jest taki artystyczny, codzienny, wygodny strój na jakieś właśnie takie zajęcia praktyczne. Czy nawet do szkoły, jak mam właśnie takie dużo takich zajęć, wiecie, ręcznych, że tak powiem, z dziećmi, żeby było mi wygodnie i super, no to coś takiego i te butki idealnie pasują do tego stroju według mnie. No i tutaj zobaczcie, do tego jeszcze nie pokazywałam Wam tej mojej buteczki, bo to jest już moja dawna zdobycz, ale nigdy jej chyba jeszcze nie pokazywałam we vlogach. Przesuperowa kurtka Noa, i to jest w ogóle rewelacyjna firma skandynawska. Oni robią takie ciuchy bardzo w stylu retro, vintage, w takim, no i one są bardzo drogie też oczywiście. No i na szczęście to mi się udało kupić za chyba 16 zł z 4 lata temu, czy 5 nawet już w lumpeksie. Jest przepiękne, czysta wełna. No i ona jest w takim stylu jakby folkowo-bajkowym nawet trochę. Zobaczcie na ten kaptur taki długi. Oprzyty w ogóle jest tu lnem naokoło, z takimi troczkami do wiązania. Ma takie hafty wełną haftowane, takie wzorki. Naprawdę, no detale w tej kurteczki są cudowne po prostu. I takie właśnie rozszerzane rękawy, w dodatku obszywane takimi ręcznymi tutaj ściegami. No i w każdym razie, no kurteczka jest przecudowna, uwielbiam ją, naprawdę. To jest coś, co ja wiosną uwielbiam nosić, jak jest chłodno, bo to jest tak ciepłe, to jest jakby taki filc wełniany, to naprawdę jest ciepłe. Bardzo ciepłe, bardzo wygodne i bardzo mi się podoba w ogóle ten styl. Uwielbiam taki artystyczny styl. O, no i to jest właśnie taki mój ulubiony luzacki styl i stwierdziłam, że te buty będą po prostu perfekcyjne do takiego właśnie stroju. Wygodne i w takim stylu właśnie trochę elfowym jak ta kurtka. I tutaj do tej kurteczki możecie zobaczyć, że mam dwa różne propozycje szaliczków. Taki szalik, taka chustka, w takie wzory w podobnych kolorach właśnie do tych leginsów, takie zielenie, trochę niebieskiego, trochę turkusu, a druga z taką chustką, co ostatnio pokazywałam Wam, taką rozjaśniającą bardzo turkusową z bawełny we wzory, też taką artystyczną właśnie, z takimi pomponikami jakby. Także taka moja propozycja do tych butów, które sobie sprawiłam. Od razu jak zobaczyłam te buty w sklepie, to stwierdziłam, że to są buty idealne wprost właśnie do tego stroju i do tej kurtki konkretnie. No to kochani, idziemy dalej. No i teraz te buty, które mam na sobie, zobaczcie. Mam na sobie takie buciki, które też kupiłam razem z tymi. I te kosztowały około 20 zł, być może trochę tam mniej, ale coś w tych granicach. Naprawdę są przepiękne buty. One mają takie koturny. Zobaczcie tu w przebiteczkach zdjęcia.
To jest jakby taki obcas i koturn, ale przez ten koturn ten obcas jakby jest w sumie niższy, prawda? Więc to jest około 6-centymetrowy obcas, bardzo wygodny. No i mnie się ten styl bardzo, bardzo podoba. W ogóle mają takie zameczki tu od środka, o. I sznuróweczki z takimi jeszcze tutaj frędzelkami jakby skórzanymi. To jest oczywiście skóra naturalna w środku, na zewnątrz. Mają piękne takie właśnie, uwielbiam ten styl, takie nabijane jakby dziurki w stylu retro. No i w ogóle zachwyciły mnie te buty i on jest, ten kolor jest bardzo uniwersalny. To jest taki beżowy, szary, będzie tu pasował na przykład do takiego stroju, jaki mam. Troszeczkę jaśniejsze niż strój, ale to mi w ogóle nie przeszkadza. Jak będzie jeszcze trochę cieplej, to rajstopy bardziej transparentne, jeszcze ładniej będą wyglądać do tych bucików. No i w ogóle kocham ten styl, także byłam zachwycona, że kupiłam te buty za tak małą cenę też. No nie było to 2 złote jak te botki takie zamszowe ostatnio, ale no i tak te 18 czy 20 nawet złotych to jest praktycznie nic. No i tutaj zobaczcie właśnie do tego stroju, w którym teraz jestem. Taki retro, vintage'owy paseczek, bluzka w modnym różu i do tego jeszcze pokazałam się Wam w takim moim jednym z ulubionych też swetro-żakiecików. W takim właśnie też różowym i szarym, więc to jest połączenie tych dwóch kolorów. Taki liliowy, jasny bardzo róż i szary, i też ma takie falbanki, co nawiązuje i do bluzki, i do tych butów, które też są w takim stylu z tymi frędzelkami. Także taka fajna, bardzo dziewczęca stylówka. I jeszcze zobaczcie tutaj druga wersja, ten sam strój, te same buty do mojego takiego aksamitnego żakietu w stylu retro, który jest dokładnie praktycznie w kolorze tych butów. Także też mi się to podoba, też jest takie bardzo wysmakowane i fajne. Mam nadzieję, że Wam się też podoba. No, buty naprawdę mi się udały i teraz na wiosnę będą idealne. No, tamte są nieocieplane botki, a tutaj takie już typowo wiosenne buciki, wygodny obcasik i w ogóle bardzo, bardzo stylowy. Także, tadam! Następnym razem w holu pokażę Wam za tydzień buty, które kupiłam na Vinted, ale jeszcze do mnie nie doszły. Przepiękne vintage'owe buty kupiłam, także czekajcie już na następny haul. Kochani, kolejna rzecz to żakiet i to jest tym razem bardzo basicowy żakiet i w dodatku taki raczej dopasowany w kroju. Dlaczego go kupiłam? Nie miałam czarnego żakietu klasycznego w ogóle. Mam takie różne dziwne rzeczy, wiecie, bo widzicie w moich vlogach i holach i stylówkach. To jest żakiet z bardzo, bardzo cieniutkiej wełny 100%. Naprawdę jest przepięknej jakości ta wełna. Żałuję, że nie możecie tego z bliska zobaczyć, ale naprawdę to jest mega jakość. To jest jakaś też skandynawska firma, taka pewnie jakaś krawiecka, taka niszowa firma, bo ja jej nie znam. No ale naprawdę przepiękna wełna, taka naturalna. No i bardzo ładnie skrojona rzecz, bardzo ładnie skrojona rzecz. Czasem się przydaje taki basicowy żakiet. Ja lubię dziwne rzeczy, ale taki zupełnie podstawowy czarny też czasami nam pasuje, kiedy nic innego już nie pasuje. No i zobaczcie tutaj na przykład do tej bluzki i do skórzanej spódnicy takiej mini z lat 80. można właśnie sobie dobrać taki prosty żakiet, bo i ta bluzka i ta spódnica są dosyć charakterystyczne, więc żakiet może być taki spokojny, w takim właśnie już stylu trochę wyciszającym wręcz, można powiedzieć. To jest taki biurowy żakiecik, ale on będzie też świetnie wyglądał moim zdaniem do dzwonów czarnych i do golfa w wyrazistym kolorze, na przykład czerwonym czy fioletowym. Też wydaje mi się, że to będzie pięknie wyglądało. Także też jestem zadowolona i to było na wyprzedaży. Zapłaciłam za ten żakiet jedyne 2 złote, serio. Kosztował 14, a wszystko do 15 zł było po 2 złote, więc no to w ogóle jest też mega, mega zakup. Piękny, wełniany, bardzo ładnie skrojony, klasyczny żakiet za 2 złote. Czego chcieć więcej? Kochani, ostatnia rzecz, którą dzisiaj zobaczycie u mnie, to taki szlafrok. No i tak, kupiłam szlafrok, bo wiecie co, ja miałam te zimowe szlafroki takie z tego szenilu, no ale one są sztuczne. No i przyznaję, że ciężko teraz dostać naturalny szlafrok, dobry, dobrej jakości w lumpeksie. W te szenilowe moje... To jest 100% poliester oczywiście, te szenilowe, grube szlafroki. No i w zimie nie ma wyboru, bo naprawdę one trochę grzeją, więc no, nie mam innego, więc używam tych szenilowych, sztucznych. Po jakimś czasie po praniu one się zaczynają trochę tak
nieładnie wyglądać, ale na razie są jeszcze ok. Tymczasem już nie jest tak zimno i chciałam mieć naturalny właśnie szlafrok. I ten szlafrok ma 80% bawełny, więc jest bardzo bliski ideału. I już nie jest tak bardzo gruby, ale jednak to jest aksamit, zobaczcie, w pięknym kolorze takim khaki i bardzo długi. Jestem bardzo dumna z tego szlafroka. On niestety był na nowej dostawie i kosztował mnie aż 18 zł. To jest szwedzka firma. Wydaje mi się, że to jest nawet jakiś troszkę vintage'owy szlafrok, ale w ogóle nie zniszczony. Pokażę się Wam po prostu tak w nim. Jestem zachwycona tym szlafrokiem, bo właśnie, jak mówię, dawno szukałam takiego naturalnego, pięknego szlafroka domowego. No i o, tak wygląda. No on wygląda niemalże jak płaszcz, przyznajcie. Można by praktycznie go uznać nawet za płaszcz taki szlafrokowy, no ale oczywiście to jest szlafrok i będę go używać jako szlafroka, bo o to mi chodziło. No ale no bardzo, bardzo piękna według mnie rzecz, taka podomowa. No i też jestem bardzo zadowolona, mimo że, no jak mówię, cena nie była bardzo niska. Ciekawa jestem, jak się Wam podoba, czy lubicie takie szlafroki. Ja uwielbiam wszystko, co jest z aksamitu, szczególnie, że to jest większość włókno naturalne, no i w tym się będzie zupełnie inaczej czuć niż w tych sztucznych, elektryzujących się rzeczach. Także, tadam! Cudowna rzecz. Piękny kolor, według mnie. Kochani, jestem bardzo ciekawa, jak się podobały Wam moje zakupy. Nie jest tego dużo, ale ostatnio powiem Wam, ja idę na jakość, a nie na ilość, bo uważam, że kupowanie czegoś tylko dlatego, żeby to uratować, jeżeli tego naprawdę nie potrzebuję, albo naprawdę nie jest to aż tak wyjątkowe, jest bez sensu. No i przestałam to robić i po prostu kupuję już teraz tylko to, co naprawdę uznam za wyjątkowe, za jakieś bardzo potrzebne ewentualnie. No i właściwie to wszystko. Staram się też kupować dopiero wtedy, jak uda mi się coś też zarobić na tych rzeczach, co odsprzedaję na Vinted. Także zapraszam serdecznie na moje Vinted, bo coś tam jest, jakieś tam pojedyncze rzeczy, nie ma tego dużo, ale zawsze można negocjować ceny, także zapraszam serdecznie. No i moi drodzy, jeszcze pokażę Wam tu przebitkę, bo tu przede mną leży opona, którą przyjaciel mi załatwił ostatnio za darmo, taka z odzysku, i będę z niej robić właśnie tą pufę, o której Wam opowiadałam, także już może za 2-3 tygodnie się ukaże program właśnie z tym, jak z tej opony robię piękną, aksamitną pufę ze schowkiem. Mam nadzieję, że to wyjdzie wspaniale. Na razie się przygotowuję i myślę, że naprawdę to będzie fajne. Zakupiłam też już farby i pozłote do złocenia szafki, bo jednak stwierdziłam, że szafeczkę na te ekskluzywne buty zrobię w kolorze złotym całą, z takimi pięknie obitymi półkami luksusowo. Także mam nadzieję, że się Wam spodobają moje pomysły. Serdecznie Was też zapraszam na ten vlog, to będzie tak jak mówię za jakieś 2 tygodnie. Już za tydzień tymczasem stylówki ze szwedami i kulotami i w ogóle takimi spodniami o szerszym kroju. Jak je nosić, co do nich nosić i w ogóle jakieś pomysły, moje inspiracje dotyczące takich spodni na wiosnę i lato. Zapraszam serdecznie, do zobaczenia Wam, cześć! Pozdrawiam Polkę.